Witam Państwa bardzo serdecznie w cyklu Dzieje Polaków. Mam wielką przyjemność powiedzieć, że dzisiejszy nasz cykl poświęcony jest całości osobie wyjątkowej. Dzisiaj audycję poświęcam Józefowi Mackiewiczowi. Jeśli ktoś zajmuje się dziennikarstwem, to nazwisko brzmi wręcz magicznie. Józef Mackiewicz, który przedstawiał się wielu ludziom jako antykomunista i taką osobą pozostał. Postać niezwykle ciekawa, niezwykle bogaty, interesujący życiorys, olbrzymia twórczość i tu rzecz bardzo znamienna. Człowiek, który został skazany dwukrotnie na karę śmierci. Pierwsza kara, kara śmierci przez rozstrzelanie, została odwołana. Działo się to w 1943 roku. Druga kara, drugi wyrok, jaki padł na Józefa Mackiewicza, to zapomnienie. Przez wiele lat był to pisarz wyklęty. I dzisiaj właśnie rozmawiamy o Józefie Mackiewiczu. Witam serdecznie gości. Profesor Włodzimierz Bolecki, chyba jedyny autor, który tak głęboko wniknął w twórczość. Jeden z kilku. Będziemy mówić o pańskich książkach i profesor Andrzej Nowak. Proszę Państwa, musimy przybliżyć postać Józefa Mackiewicza, bardzo często mylonego ze swoim bratem Stanisławem, zwanym pseudonimem Cat. No, to była rodzina, która składała się z trojga rodzeństwa, była jeszcze siostra. Panie profesorze, zatem rodzina Mackiewiczów, skąd pochodzą i po kolei, kim był Józef, Stanisław i ich siostra? Rodzina Mackiewiczów wywodzi się z dwóch regionów Polski, z Wilna i z Krakowa. Antoni Mackiewicz, ojciec, był ziemianinem ze wschodnich terenów Polski. Matka Maria z Pietraszkiewiczów, ze sławnej rodziny Pietraszkiewiczów, wywodziła się z Krakowa. Matka wywodziła się z kręgów artystycznych, z krakowskiej bohemy, z czasów młodej Polski. Znała najwybitniejszych ówczesnych malarzy, pisarzy, Wyspiańskiego, Mehofera i wielu innych. Natomiast ojciec był przykładem kogoś, kogo można by porównać w literaturze do Wokulskiego. Taki bohater, który od bardzo skromnej pozycji społecznej doszedł do posiadania własnego sklepu, handlującego przede wszystkim winami. Otóż Antoni Mackiewicz poznał panią Marię Pietraszkiewiczówną, którą w końcu lat 90. z Krakowa zawiózł do Petersburga i państwo Mackiewiczowie mieli, tak jak pan redaktor powiedział, trójkę dzieci. Stanisława Mackiewicza, znanego pod pseudonimem Cat, jednego z najwybitniejszych dziennikarzy Polski międzywojennej po wojnie. I polityków, późniejszego premiera jest. Rządu na uchodźstwie. Panią Sewerynę Mackiewiczównę, która znana jest jako mama pisarza Kazimierza Orłosia, pani Seweryna Orłosiowa, zmarła w roku 2002, jeśli dobrze pamiętam, i Józef, najmłodszy, który dla współczesnych czytelników jest właściwie osobą nieznaną. Urodził się 1 kwietnia 1902 roku w Sankt Petersburgu. Tak to wtedy nazywało się to miasto, a więc jeszcze na parę lat przed rewolucją. Oczywiście, mówiąc o Józefie Mackiewiczu w 1,5-godzinnej audycji w naszym cyklu Dzieje Polaków, no, chcemy przekazać jak najwięcej wiadomości, ale powiedzmy sobie od razu, nie da się tego zrobić. Tak bogate było życie Józefa Mackiewicza. Powiedzmy o początkach kariery dziennikarskiej i pisarskiej. Przepraszam, że wpadnę słowa, ale myślę, że może warto zatrzymać się jeszcze przy Sankt Petersburgu, przy okresie dzieciństwa i tej najwcześniejszej młodości Józefa Mackiewicza, Mackiewiczów w ogóle.
bo bez tego okresu chyba trudno zrozumieć, skąd taka fascynacja Rosją w twórczości samego Józefa Mackiewicza i skąd taka wielka doza, bo Polacy często są zafascynowani Rosją, ale skąd taka wielka doza empatii w stosunku do Rosjan i rosyjskości, wyjątkowa z kolei jak na Polaków. Myślę, że to dzieciństwo bardzo szczęśliwe w gruncie rzeczy. Tak, podkreślamy do Rosji, prawda, a nie do bolszewizmu. Oczywiście. Bo bolszewizm pojawia się potem i ta empatia utrzymuje się na tym samym poziomie, ale już nie w stosunku do rewolucjonistów bolszewickich. Tak. Więc tylko dwa słowa chciałem powiedzieć o Petersburgu tego czasu, czyli pierwszej dekady, czy powiedzmy półtorej dekady XX wieku. To było miasto kipiące życiem, oferujące niesłychane możliwości karier, także, a powiedziałbym, nawet Polakom. Niestety często za cenę wynarodowienia. Często, ale nie zawsze. Rodzina Mackiewiczów tej ceny zapłacić nie musiała. Ale ta otwartość, dynamizm tego miasta, powiedziałbym, jego światowy charakter, także jeśli idzie o poczucie wolności kulturalnej, no to miasto było jedną ze stolic kulturalnych Europy, niewątpliwie, tego czasu. To pozostawiało wrażenie wielkiej otwartości, wielkiej wolności, paradoksalnie, jakkolwiek nam się to może wydawać paradoksalne, ale to miasto było w porównaniu z tym, co nastało później, z rokiem 17 i nawet z perspektywą II Rzeczpospolitej. Wiem, że to brzmi bardzo heretycko dla wielu naszych słuchaczy. II Rzeczpospolita była małym krajem dla kogoś, kto wyszedł z Petersburga. Była wspaniała przez odzyskaną niepodległość, ale była krajem o pomniejszonych horyzontach w stosunku do tych, powiedziałbym, niebezpiecznie może nawet szerokich, kuszących także perspektywą wynarodowienia, jak już wspomniałem, horyzontów rosyjskich. Ale w Mackiewiczach to zostało, ta fascynacja właśnie tą otwartością i rozmachem kulturalnym Rosji, Rosji przedrewolucyjnej. Tym niemniej, kiedy wybucha Polska, Mackiewicz nie jest oczywiście obojętny. I co robi? Więc zanim wybuchła Polska w roku 1918, to pamiętajmy, tak jak pan profesor Nowak powiedział, Józef Mackiewicz, Mackiewiczowie żyją w Cesarstwie Rosyjskim. W tymże Cesarstwie Rosyjskim chodzą do szkół rosyjskich. Stykają się z kulturą rosyjską, ale przede wszystkim z ludźmi. Wychowują się w atmosferze bardzo patriotycznej. Niemniej jest to, co najważniejsze dla tej rodziny, z jednej strony ogromna otwartość na wszystkie narodowości Cesarstwa Rosyjskiego. Było to cesarstwo wielonarodowe. A z drugiej strony oczywiście żyją, wychowują się, są kształceni w atmosferze legendy patriotycznej. I ta konfrontacja u bardzo młodych ludzi, wszystkich Mackiewiczów, z jednej strony legendy patriotycznej, także świadomość narastania rozmaitych narodowych i nacjonalistycznych tendencji, a z drugiej strony rozeznanie w rzeczywistości, widzenie tej rzeczywistości od, tak powiem, od podstaw, od życia codziennego, powoduje, że Mackiewiczowie są ludźmi o bardzo wysokim stopniu samoświadomości i dojrzałości. Ich rozumienie spraw społecznych, politycznych, historycznych byli świetnie wyedukowani. Trzeba pamiętać, że ówcześnie szkoły kształciły niezwykle starannie. Otóż jest rok 1918. Józef Mackiewicz jest uczniem gimnazjum i jako uczeń gimnazjum, właściwie roku konkretnie 1919, decyduje się na ochotnika przystąpić, zgłasza się na ochotnika do wojny polsko-bolszewickiej. I tu rozpoczyna się jeden z najważniejszych okresów jego życia, który no, dzisiejszym językiem byśmy nazwali takim językiem formotwórczym, to znaczy takim etapem formotwórczym. Co to znaczy?
Otóż Mackiewicz styka się w sensie praktycznym z ideologią bolszewicką, z wojskami bolszewickimi, z komisarzami politycznymi, ale także widzi wojnę, jako zjawisko społeczne i wędrując pomiędzy Wilnem, bo rodzina Mackiewiczów z Petersburga przeniosła się chyba w 1907 roku do Wilna, wędrując pomiędzy Wilnem a Warszawą, przemierza ileś tysięcy kilometrów, widzi ogromny obszar dawnej Rzeczypospolitej i po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej zostaje w Warszawie, gdzie wstępuje na uniwersytet, zostaje studentem Uniwersytetu Warszawskiego, studiuje nauki na Wydziale Przyrodniczo-Filozoficznym, zajmuje się naukami przyrodniczymi, specjalizuje się w ornitologii. I to dopełnia jego doświadczenie społeczno-polityczne. To znaczy z jednej strony domowe wychowanie patriotyczne, głęboka kultura, znajomość kilku języków. Potem młody człowiek zostaje wrzucony w piekło wojny, w piekło okrutnej wojny. I wreszcie podejmuje studia, zresztą z pewnymi przywilejami, bo uczestnicy wojny 1920 roku mieli prawo do takiego łatwiejszego, powiedzmy, przyjęcia na studia. A nie na wszystkich kierunkach niestety, dlatego potem toczyły się zażarte spory. Tak, ale Mackiewicz korzystał z tego przywileju. I dodam tylko tyle, że do tego dochodzi wiedza o świecie pozaludzkim. I do tego zmierza moja wypowiedź. Pan mnie pytał o ten zetknięcie się dwóch rzeczywistości. Świata ludzkiego i świata pozaludzkiego, przyrody, natury. Tak. To jest moment, w którym kształci się Mackiewicz. Tak, i ta patriotyczna rodzina ogarniająca tereny Polski, Rzeczpospolitej, i tej dawnej Rzeczpospolitej, i związki z Rosją, i wiele narodowości. No i brat starszy, który zaczyna wydawać pismo w Wilnie, jest dziennikarzem, no wtedy mówiło się redaktorem na takich panów wydających własne pisma. A ja chciałem tutaj dokonać małego wtrętu. Otóż Mackiewicz w wojnie polsko-bolszewickiej jest po stronie Polski, a inny bohater przez wiele, wiele lat PRL-u, Karol Świerczewski, walczy po stronie bolszewików, ale musieliśmy na to czekać wiele lat, by dowiedzieć się, jaka tu była prawdziwa historia. Prawda? Ale myślę, że warto wtrącić, że i w rodzinie Mackiewiczów takie podziały występowały. Nie w tej bezpośredniej, ale bodajże mąż którejś z kuzynek Mackiewiczów był komisarzem w Mińsku. Także te różne bolszewickim komisarzem w Mińsku. Także te podziały, jeśli się nie mylę, niech mnie pan profesor sprostuje, ale no takie podziały się zdarzały. Tragiczne podziały, złe wybory, które później Józef Mackiewicz opisuje w sposób tak, powiedziałbym, poruszający, przede wszystkim w Lewej Wolnej, swojej tak, wielkiej powieści. Gdyby nie litewskie korzenie, to pewnie też znalazłby się w więzieniu albo byłby aresztowany, ale Litwini poprzez protekcje rodzinne po zajęciu Wilna, potem po bolszewikach, prawda, zwolnili Mackiewicza. Ale to już w czasie II wojny. Tak. Przeskoczyliśmy przez moment do II wojny. W czasie pierwszej wojny też był taki epizod, kiedy był aresztowany i później zwolniony dzięki właśnie koneksjom rodzinnym Mackiewiczów i rodziny Matulewiczów. Ale pan redaktor zapytał o brata i słowo, pismo, którego był redaktorem. To było jedno z najważniejszych pism II Rzeczypospolitej. Niedoceniane, a także nieznane, zapomniane przez kilkadziesiąt lat PRL-u. Dopiero dzisiaj poznajemy, jak niezwykłe było to środowisko. I jak w ogóle było niezwykłe środowisko. Kto pracował w tym piśmie? Wtedy zrozumiemy, dlaczego było aż tak niezwykłe. No, może warto powiedzieć, że było to drugie obok Czasu krakowskiego pismo o takim wyjątkowym charakterze. Czyli pismo bardzo elitarne w gruncie rzeczy. Pismo wydawane, można powiedzieć, dla fantazji redaktora. Mógł sobie na to pozwolić, oczywiście zbierając pieniądze od bogatych ziemian.
dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo i to warto chyba w tym miejscu dodać, to kolejna dygresja, że sam Cat Mackiewicz przedstawiał się jako ostatni obywatel Wielkiego Księstwa Litewskiego i coś z tego jest także w Józefie Mackiewiczu, do pewnego stopnia. No, może to jest nie najważniejsza sprawa, myślę, dla nich obu. Tak, choć bardziej manifestował to chyba Cat. I właśnie wśród tych żubrów wileńskich, czyli owych przedstawicieli ostatnich wielkich rodów, czy dużych rodów magnackich, szlacheckich, tych północno-wschodnich ziem dawnej polsko-litewskiej Rzeczpospolitej, Cat Mackiewicz zorganizował środowisko konserwatywne, które mogło sobie pozwolić na całkowicie swobodną wypowiedź, nie idącą za gustami czytelników. Nie zależeli od tego, ile ich kupi szukających sensacji, rządnych jakichś uproszczeń masowych odbiorców. Sami chcieli kształtować gusty elitarne. I stąd właśnie taki, a nie inny dobór znakomitych autorów. Mógł okazać się Cat Mackiewicz mecenasem nie tylko własnego brata, którego zatrudnił jako reportera, ale no to oczywiście profesor Bolecki na pewno lepiej to środowisko przedstawi. Wystarczy wymienić choćby to, że Czesław Miłosz został niejako przez Cata Mackiewicza wciągnięty do tej roboty literackiej. Tak, Słowo finansowało, wydawało dodatek literacki Żagary o charakterze lewicowym. To był bardzo ciekawy przypadek, chyba nieznany później w dziejach prasy polskiej. Pismo o profilu konserwatywnym wydawało dodatek literacki, artystyczny, o charakterze lewicowym, nawet niektórzy członkowie byli zdecydowanie komunizujący, na przykład Stefan Jędrychowski, Putrament. Jerzy Putrament. Oczywiście najwybitniejszym z nich był Czesław Miłosz, ale także inni wybitni poeci, jak na przykład Władysław Rymkiewicz czy Jerzy Zagórski. To było to środowisko. Ale kluczem do spraw, o których mówimy, także do twórczości Józefa Mackiewicza, jest termin, nazwa, której użył profesor Nowak. Wielkie Księstwo Litewskie. Wielkie Księstwo Litewskie wtedy oczywiście istniało tylko jako hipotetyczne dziedzictwo, ale żywe, bo po roku 918, i to jest niesłychanie ważny moment, warto by sobie uświadomić, co się dzieje z Wielkim Imperium Rosyjskim w roku 1918. Rozpada się na państwa narodowe, przynajmniej po stronie wschodniej. Powstają nowe państwa. W pasie wschodnim Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, i przesuwając się bardziej na zachód i południe, także inne państwa europejskie, Czechosłowacja, Jugosławia. Otóż świat zmienia się w sposób nieprawdopodobny. To jest największe doświadczenie tego pokolenia. Świat czy Europa przestaje być tą Europą, która do 918 roku była podzielona przez trzy wielkie imperia. Rozpad wielkich imperiów, a przede wszystkim rozpad Imperium Rosyjskiego, jest punktem wyjścia dla refleksji nad mechanizmami społecznymi i historią społeczną Stanisława Cata Mackiewicza i Józefa Mackiewicza. Oni myślą o tym, co się stało, czy co się dzieje, jaki świat wyłania się z tego wielkiego rozpadu. I co widzą? Widzą przede wszystkim grę interesów, w sensie pozytywnym, różnych narodów, które w tym nowym modelu Europy szukają dla siebie miejsca. Ówczesne narody europejskie, te, o których mówiłem, wybierają model państw narodowych. I tu zaczyna się zasadniczy dylemat. Powiedzmy od razu, gdzie umiejscawiali siebie Mackiewiczowie. No, nasz bohater naszego programu, Józef Mackiewicz. Kim się czuje? Polakiem? Litwinem? Proszę pana, pan dotyka sprawy centralnej, ale takiej, która wymaga pewnego przypomnienia, a raczej nawet rozjaśnienia. Polska, z którą identyfikował się Józef Mackiewicz, była Polską o tradycji jagiellońskiej.
I Rzeczypospolitej. To jest ta Polska, o której Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu mówił: Litwo, ojczyzno moja. Otóż dla środowiska, nie chcę powiedzieć pokolenia, ale powiedzmy dobrze, pokolenia Mackiewiczów, Polska była pojęciem państwa wielonarodowego. Polska była tworem historycznym, geograficznym, kulturowym, w którym miejsce dla siebie znajdowali przedstawiciele tak, różnych panie narodowości. Profesorze, ale nie było czy Mackiewicz między... powiedziałby to samo, co po wiele lat później powiedział Czesław Miłosz o sobie: jestem Litwinem. Czy Mackiewicz by powiedział: jestem Litwinem? W tym sensie tak. Tak samo. W tym sensie. No, oczywiście, tylko że w tak. Tym sensie. Co to znaczy Litwin? To znaczy pochodzę z Litwy, z regionu. Trzeba widzieć, że wtedy odżywa wielki problem, zresztą problem, który powstaje w Europie na początku wieku XIX, to znaczy problem pomiędzy tym, co regionalne, lokalne, a tym, co ma charakter ogólny, między, krótko mówiąc, ojczyzną rozumianą jako państwo, Respublika Rzeczypospolita, tak, a ojczyzną rozumianą jako mała ojczyzna, jako region, jako tak, ojczyzna lokalna. I w ale tym sensie... Wydaje mi się, że to ten bardzo ważny temat, który tutaj został wprowadzony przez pana redaktora i podjęty przez profesora Boleckiego, no jednak korci do pewnej dyskusji, co rzeczywiście było najistotniejszym ośrodkiem identyfikacji dla Józefa Mackiewicza, a w jego oczach także dla całego regionu. Wydaje mi się, że jest tutaj różnica między Catem Mackiewiczem a jego bratem, a, Józefem. Tak. Chociaż młodszy bardzo niewiele od swojego brata, Józef Mackiewicz widział już nieuchronną i nieodwołalną klęskę idei Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie był w stanie idealizować tak tego minionego już przecież przed ponad stu kilkudziesięciu laty, bo przecież Wielkie Księstwo Litewskie nie istniało na mapie od czasu Konstytucji 3 maja, która go zlikwidowała. Oczywiście potem zaborcy zrobili to o wiele skuteczniej. A więc Cat Mackiewicz nostalgicznie patrzy w przeszłość, szuka śladów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Józef Mackiewicz jest przede wszystkim świadkiem najgorszych totalitarnych doświadczeń XX wieku i widzi, jak mnie się wydaje, spoiwo dla tych doświadczeń nie w Wielkim Księstwie Litewskim, ale w pojęciu Europy Wschodniej. A nie, tu się nie zgodzimy. I to jest nawet w tej słynnej deklaracji, prawda, narodowość antykomunista, pisze kraj pochodzenia nie Wielkie Księstwo Litewskie, tylko Europa Wschodnia. Zgoda. To, co go jednoczy z Rosjanami, z Litwinami, z Żydami, z Polakami, z Ukraińcami, z Białorusinami, to nie jest Wielkie Księstwo Litewskie. Nie ma sprzeczności. To jest doświadczenie bolszewizmu, które tutaj zniszczył. Ale pan profesor mówi o okresie po II wojnie światowej. Józef Mackiewicz przed II wojną światową był wskrzesicielem idei Wielkiego Księstwa Litewskiego i do roku 1939 był związany ze środowiskiem krajowców. To była oczywiście pewien rodzaj wizji, pewien rodzaj, jeśli tak mogę powiedzieć, takiego utraconego dziedzictwa. Oczywiście Józef Mackiewicz zdawał sobie sprawę, że rekonstrukcja Wielkiego Księstwa Litewskiego jest niemożliwa, natomiast w porządku wartości, w porządku budowy organizmu wielonarodowego i wielokulturowego, Wielkie Księstwo Litewskie było dla niego utraconą tradycją Europy Wschodniej. I stąd się brał na przykład jego spór z nacjonalizmem litewskim i z nacjonalizmem polskim. Polski paradoksalnie był... I rosyjskim, i żydowskim, wszystkimi nacjonalizmami. Ale chodzi o to, że tu musimy powiedzieć, bo pan zadał pytanie, czy czuł się Litwinem. No w jakim sensie? W sensie obywatela Wielkiego Księstwa Litewskiego, tak. Ale nie w sensie Litwina, obywatela przedstawiciela ideologii narodowej państwa litewskiego. Tak. Dlaczego? Co akcentował nieco Miłosz. Tak. Spór polsko-litewski, który się kłębi u spodu tamtych wszystkich wydarzeń, także historii rodziny Mackiewicz. Proszę panów, ale dotykamy tutaj dosyć skomplikowanych problemów, które również dzisiaj stanowią pewien problem, by je zrozumieć. A co dopiero wtedy, kiedy nie było telewizji, radia, kiedy nie toczono publicznych debat na te tematy. Czy nie uważają panowie, że... No, radio powstało w
już radio było w 26. Wtedy pan mówił. W 26 powstało, tak. Czy nie uważają panowie, że to było źródło tej w sumie jednak samotności Józefa Mackiewicza, osamotnienia w jego poglądach, ponieważ był to człowiek, który zdobył wielką wiedzę, miał ten kręgosłup ideowy w postaci tradycji rodzinnej, a pozostawał jednak dla wielu niezrozumiały. I dla Polaków, i dla Litwinów, już nie mówiąc o Rosjanach czy bolszewikach. Bo przecież jeździł wtedy po Litwie, Łotwie, pisał reportaże. Wtedy osamotniony nie był. Tak, ale rozmawiał ze zwykłymi ludźmi i miał pewien obraz, miał swój pogląd, miał swoje zdanie. O, wyrażał ten pogląd i tu napotykał na niezrozumienie, a czasami nawet na dosyć ostre, krytyczne reakcje. No miał jednak oparcie w słowie, w dzienniku, który wydawał jego brat, w środowisku. Nie był chyba typem bardzo towarzyskim, prawda? To już jest ponurym, kwestia natury. Ponurym podobno był człowiekiem, tak? Ale ponurym człowiekiem z krzywym nosem. Był człowiekiem otwartym, nawiązującym niesłychanie łatwo kontakty z tak zwanymi prostymi ludźmi. Uwielbiał tak. Nie stronił od wypicia kielicha z napotkanymi. No, taki los dziennikarza, większości dziennikarzy, żeby nawiązać kontakt, szuka się tego porozumienia. Praca również w terenie. W terenie, tak. Również i w knajpie. Także to był człowiek doświadczony na pewno jako dziennikarz. Ale myślę, że pan profesor Bolecki ma absolutnie rację, mówiąc, że jednak w okresie międzywojennym osamotniony nie był. No, na pewno nie reprezentował głosu większości. Warto przypomnieć sobie, że jednak w wyborach sejmowych Wileńszczyzna głosowała w przeważającej części, jak Narodowa Demokracja chciała. Także ten nurt, nazwijmy to tak, narodowo-demokratyczny na pewno przeważał, również na tamtym obszarze. A więc ten nurt nacjonalistyczny, przeciwko któremu bardzo wyraźnie opowiadał się Józef Mackiewicz. Ale to nie znaczy, że to był głos wołającego na puszczy. Jednak w okresie międzywojennym nie jeden Józef Mackiewicz przeciwko takiej opcji występował. Proponuję w tym momencie, zróbmy przerwę. Chciałbym państwa, panów zaprosić do obejrzenia filmu Słowa i Twarze. Józef Mackiewicz, a po tym filmie będziemy dalej rozmawiali o bohaterze naszego cyklu, Józefie Mackiewiczu, ale to już będzie okres późniejszy, powojenny. W 1981 roku razem z grupą przyjaciół znalazłem się na zachodzie, w Niemczech, jako delegacja NZS-u, nawiązująca rozmaite kontakty z zagranicznymi organizacjami studenckimi. Wylądowaliśmy w Kolonii u nieżyjącego już dziś Andrzeja Chileckiego, wielkiego przyjaciela i współpracownika Instytutu Literackiego Kultury Paryskiej i ogromnego zwolennika twórczości Józefa Mackiewicza. I od pierwszej chwili, kiedy u niego zamieszkaliśmy, a spędziliśmy tam parę tygodni, słowo Mackiewicza w zasadzie nie schodziło mu z ust, on bez przerwy nas zachęcał, podsuwał nam kolejne książki, które rzeczywiście miał wszystkie jego dzieła u siebie i siłą rzeczy w ciągu 2 tygodni poznaliśmy komplet dostępnych wówczas wydanych prac Mackiewicza, czyli wszystkie jego wielkie powieści. Kiedy po paru dniach, po 2 tygodniach przyszła nam do głowy myśl, aby pojechać do Monachium i spotkać się z legendarną dla nas Wolną Europą, odwiedzić Wolną Europę, Chilecki właśnie podsunął pomysł, abyśmy zatelefonowali do Mackiewicza i będąc już w Monachium, żebyśmy nie przegapili takiej okazji, jak poznanie jednego z największych, jego zdaniem, żyjących wówczas polskich pisarzy. Wreszcie zatelefonowaliśmy do Mackiewicza, uprzedzonego przez Andrzeja Chileckiego. I raptem niespodziewany chłód z tamtej strony, niezrozumiały w pierwszej chwili. Mówimy, że przyjechaliśmy z Polski, że czytamy jego książki, że chcielibyśmy porozmawiać, że robią na nas wielkie wrażenie. Jakoś niewielki entuzjazm, niewielka chęć spotkania. Dzwonimy drugi raz, trzeci raz, cały czas odsuwamy. Wreszcie musimy już wyjeżdżać, więc nawet tak trochę natarczywie i może niezbyt elegancko wpraszamy się. Parę osób, 3 osoby. Wpraszamy się do Mackiewiczów, podkreślając, że tylko na herbatę i z tamtej strony mocno podkreślone, tylko na herbatę. Więc przed wizytą poszliśmy coś przekąsić, przychodzimy. Witają nas na progu tego domu
na Windeckstrasse, Barbara Toporska i Józef Mackiewicz. I w pierwszych słowach, jeszcze nie zdążyliśmy przekroczyć budynku, zaczynają się tłumaczyć, że ta willa to absolutnie nie jest ich willa i że wszystkie artykuły oskarżenia, wszystkie plotki, które mówią o wspaniałych posiadłościach Mackiewiczów w Monachium, to po prostu bzdura z palca wyssana, że oni mają tutaj tylko jeden pokój. Rzeczywiście wprowadzają nas do takich dwóch pokoików, jeden w amfiladzie, drugi jeszcze mniejszy, wszystko to razem, nie wiem, 30-40 metrów, sprawia wrażenie straszliwej skromności. Stół zastawiony i na tym stole rzeczywiście w tym momencie wzruszenie ściskało gardło, jakieś dwa plasterki żółtego sera, jeden kawałek szynki. Zasiadamy wokół stołu i natychmiast Mackiewicz przechodzi do meritum, do pierwszego słowa. Dlaczego Moczulski, który siedzi w więzieniu, jest rok, przypominam, 81, dlaczego siedzi tak samotnie, dlaczego nikt go nie broni? Zaczynamy nieporadnie tłumaczyć, no, że broni się go, że powstały jakieś komitety, jakieś ugrupowania. Natomiast Moczulski, jak na obecny stan świadomości społecznej, świadomości stanu umysłów w Polsce, wygłasza poglądy, które najoględniej mówiąc są dość szalone. No, jakie poglądy? No wie pan, niepodległość, niezależność od Wielkiego Brata na wschodzie. Mówi, niepoczytalne powiadać, czyli takie jak moje. No i zrozumieliśmy, że to nie będzie proste spotkanie, że to nie będzie prosta rozmowa. W pierwszych słowach zostały określone pozycje, na których stoi Józef Mackiewicz i z których nigdy do końca życia nie zszedł. Czymże wytłumaczyć fakt, że nagle pisarz, o którym naprawdę nic nie wiedziano, że pisarz, który był nie tylko zakazany i przemilczany, ale co więcej, pisarz, który w świadomości ówczesnych elit literackich czy politycznych uważany był za osobę właśnie niegodną wspomnienia. Krótko mówiąc, osobę, której twórczość nie może być interesująca w Polsce dla nikogo, ponieważ uważany był za kolaboranta propagandy niemieckiej z czasów wojny. Otóż ten pisarz staje się tak niesamowicie poczytny. Wewnątrz PRL-u, w świadomości ówczesnych elit intelektualnych, a także ludzi zajmujących się polityką, właściwie nie było miejsca na antykomunizm. Było miejsce na różne warianty rewizjonizmu, bądź miejsce na różne formy gry i dostosowywania się do tego systemu. Często bardzo skuteczne i, co tu dużo mówić, nadający impet przemianom wewnętrznym w tym kraju. Natomiast Józef Mackiewicz był człowiekiem, który cały czas żył i istniał poza tym układem. Otóż spojrzenie kogoś z zewnątrz jest poznawczo zawsze bardzo interesujące. I myślę, że w połowie lat 80., kiedy książki Józefa Mackiewicza zaczęły być przedrukowywane w Polsce, a stało się to nie bez zasługi wydawnictwa Kontra Niny Karso w Londynie i krajowego wydawcy, który te książki reprodukował, przede wszystkim myślę tu o wydawnictwie Baza. Otóż to spojrzenie z zewnątrz stało się interesujące ze względów po prostu poznawczych. Józef Mackiewicz, wydaje mi się, w połowie lat 80. miał czytelnikom w Polsce do powiedzenia coś nowego. Jednego jestem pewien. Józef Mackiewicz nigdy by się nie zgodził na pozowanie przed obiektywem telewizji czy filmu, dlatego że był człowiekiem chorobliwie nieśmiałym. Unikał zdjęć fotograficznych, przemawiał bardzo niechętnie, był urodzonym mrukiem. Było dwóch braci, Stanisław Cat Mackiewicz, w którego żyłach, jak ironiści twierdzili, płynęła żubrówka i był Józef Mackiewicz, jego brat, w którego żyłach, jak złośliwi twierdzili, płynął ocet. Józef Mackiewicz był pisarzem niepokornym, miał bardzo ostre przekonania na sprawy codziennego życia i rzeczywistości społecznej i politycznej. Objawiło się to już przed wojną, kiedy był pisarzem
uprawiającym reportaż w Polsce przedwrześniowej, na przykład cykl jego reportaży zebranych potem w książce Bunt Roystów mówił o mniejszościach kresowych i był właściwie wymierzony w politykę rządu stanacyjnego, w tą złą, jak dzisiaj już wiemy, politykę wobec mniejszości narodowych. Potem następuje okres okupacji, Mackiewicz pozostaje w Wilnie i tutaj znów następna bulwersująca sprawa jego życia. Zostaje przez władze Armii Krajowej Wileńskie skazany na śmierć za napisanie kilku artykułów do wydawanego przez Niemców Gońca Codziennego. Wyrok śmierci zostaje zatrzymany przez Wilka Krzyżanowskiego, szefa Wileńskiej Armii Krajowej, ale odium tego wyroku pozostaje. Otóż jest ten jeden artykuł jego w Gońcu Codziennym, chyba z sierpnia 1940, w którym on powiedział, że byłoby tragedią dla Europy, gdyby wygrała tę wojnę, wygrała Rosja z Anglią. To proszę wziąć pod uwagę, to jest 41 rok, sierpień, że on cały czas był przez dwa lata pod okupacją sowiecką, że cały naród tam miał tej okupacji sowieckiej powyżej Jurego Nosa i że jeszcze nie wiedział, że nie zdawał sobie sprawy z okrucieństw niemieckich na terenie zachodniej Polski. Więc przypadkowo, prorocze to słowa, ale już sam fakt, że on taki artykuł wydrukował w Gońcu Codziennym, czyli w okupacyjnym piśmie, nadawał się, no ja krótko powtórzę doktora Cezarego Chlebowskiego, który powiedział, kula w łeb. Proste rozwiązanie. Dziś patrzymy na to zupełnie inaczej i nieprędko byśmy się spieszyli z wydaniem kuli w łeb. I to był jego grzech, co zresztą Bolecki w swoich książkach o nim podkreślił. Tylko nie on jeden był, taki grzech popełnił. I w każdym razie w tym, co pisał, nie szkalował pańskiej Polski, burżuazyjnej, kapitalistycznej, jak to robili. Nie będę wymieniał nazwisk, to u Cznadla można sobie więcej wyczytać, jak to robili inni pisarze, na których którym niczego się nie zarzuca, nawet się chwali. Życiorysy ludzi podczas II wojny światowej, tak jak życiorysy ludzi po II wojnie światowej, myślę o okresie stalinowskim, były potwornie skomplikowane. I to, co się działo z tymi ludźmi w tamtym czasie, nie może stanowić kryterium oceny ich dorobku. Dlatego Józef Mackiewicz jest dla mnie przykładem człowieka, o którym mogę powiedzieć, że właściwie chciano go zaszczuć własną jego biografią. Czesław Miłosz użył kiedyś takiego doskonałego określenia, że właściwie co pewien czas przeciwko Józefowi Mackiewiczowi organizowano nagonkę. Ostatecznie przeciwnicy Mackiewicza nic nie potrafili mu udowodnić, to znaczy rzeczywistej współpracy i kolaboracji, a myślę, że w tej burzliwej recepcji Mackiewicza chodziło o coś innego. Mianowicie o sprawę, na którą zwrócił uwagę niedawno jeden z krytyków piszących o Mackiewiczu, Tomasz Mianowicz, że Mackiewicz popełnił zbrodnie, ale popełnił zbrodnie literatury. To znaczy jego książki wyrażały takie poglądy, które były nie do przyjęcia dla pewnych opcji politycznych. To zbrodnią Mackiewicza było bezkompromisowe piętnowanie komunizmu, współpracy z komunizmem, oportunizmu politycznego i tego, co nazywał polrealizmem, to znaczy jakiegoś wmontowywania się w
ustrój PRL-u, współpracy z PRL-em, piętnował pod tym względem także polityków emigracyjnych. Mieszkałam wówczas na Malczyckiego 19, bo ja w czasie wojny przyjechałam z Wilna do Warszawy, do mojego wuja Antoniego Krachelskiego. I tam któregoś dnia zjawia się Józef Mackiewicz. Ponieważ mój wuj wiedział już skąd, mój wuj bardzo był zaangażowany oczywiście w konspirację, tak samo zresztą jak cały ten dom. Bardzo taki był napuszony w tym momencie, co było dziwne, bo to był niesłychanie dobry człowiek. Mówi, o co właściwie chodzi, dlaczego przychodzisz, źle go przyjął. Na to Józef mówi, słuchaj, przenocujcie mnie. No przecież jedziesz z Niemcami do Katynia. Z Niemcami jedziesz. Na to Józef mówi, chciałbym sprawę wyjaśnić, żebyś wiedział. Ja nie jadę z Niemcami. Ja jadę zobaczyć prawdę. Mackiewicz pojechał do Katynia na zaproszenie biura propagandy niemieckiej. Zgłoszono się do niego w Wilnie, albowiem Niemcy wiedzieli, że to jest jednak wybitny przedwojenny publicysta. Zresztą było tych kilka, jak powiedziałem, artykułów ogłoszonych w Gońcu Codziennym. Natomiast ponieważ już to było po tym anulowanym później wyroku śmierci na Mackiewicza przez wileńskie AK, Mackiewicz zwrócił się z zapytaniem do kierownictwa Armii Krajowej w Wilnie, czy oni zgadzają się na ten wyjazd do Katynia, i tę zgodę uzyskał i po jakimś czasie przez Warszawę, z Warszawy poleciał samolotem do Smoleńska, akurat z wycieczką korespondentów pism zachodnich i wycieczką robotników warszawskich. I po powrocie z Katynia złożył w Warszawie relację władzom Polski podziemnej. W pewnym czasie wrócił i znowu siedzieliśmy całą noc w kuchni i wtedy on na świeżo opowiadał o tym, co widział. Te trzyletnie sosenki, ten rozkład ciał, ta mumifikacja spowodowana piaskiem. Potem opowiadał o tym, jak te zwłoki leżały. Sam wyjmował wielokrotnie. Opowiadał o tym, zresztą jest taka jego fotografia, gdzie on trzyma chustkę do nosa przy nosie, a jednocześnie przygląda jakieś rzeczy na stole. Więc on sam wyjmował rozmaite rzeczy z kieszeni mundurów, bo przy nich były wykopywane dalsze zwłoki. I jak wyjmował te rzeczy z mundurów, to zawsze patrzył i mówił, że nie było nic w kieszeni, co by miało datę późniejszą, kwiecień, maj 40 rok. Nic, wszystko to miało i jeśli chodzi o listy, jeśli chodzi o szczępki gazet, jeśli chodzi o jakiekolwiek zapiski, nic nie wykraczało poza kwiecień, czasem maj 40 roku i to był ten dowód niewątpliwy, prawda? I tak się stało, że temat katyński stał się obsesją wręcz pisarza przez całe jego życie i można dzisiaj powiedzieć, że Mackiewicz jest chyba najważniejszym historiografem Katynia, tym, który najwięcej zrobił dla analizy tej zbrodni i który zajmował się tym tematem właściwie do końca swojego życia, bo ostatnim jego dziełem była przedmowa do wydania rosyjskiego jego książki Katyń, a więc no, tuż przed śmiercią pisarza. I nie tylko ukazywał okoliczności zbrodni, fakty tej zbrodni, zbierał materiały i dokumenty, ale także całe życie zajmował się piętnowaniem jakby tej drugiej zbrodni wokół Katynia, to znaczy zbrodni spisku milczenia wokół Katynia i w tym spisku milczenia, jak wiemy, brali udział
nie tylko ci, którzy zbrodni dokonali, którzy usuwali niewygodnych świadków, mordowali, wtrącali do więzień, ale także nasi sojusznicy zachodni. Prawda o Katyniu była przecinana, prawda o Katyniu była oddalana. Mackiewicz uważał, iż rząd londyński, a także ekspozytura rządu londyńskiego na kraj w jakimś sensie zapomniała o uświadamianiu społeczeństwa polskiego, kim są Sowieci. Uważał, że po tym, co się stało po 17 września 1939 roku i trwało do połowy 1941, stosunek Sowietów do Polski był już jasny. I uważał, że tutaj strona akowska i strona londyńska absolutnie zawiodły, nie przygotowały społeczeństwa polskiego do tego. Co więcej, uważał, iż nasze zachowanie się było na rękę, mówię o stronie zbrojnej, zachowanie się tej właśnie strony akowskiej było na rękę Sowietów. My, według Mackiewicza, wykrwawialiśmy się niepotrzebnie. On oczywiście nie był przeciwko walce z Niemcami, to też powiedział w swojej publicystyce bardzo wyraźnie ileś razy, ale według niego powinniśmy ograniczyć nasz czyn zbrojny do tych tylko, do jakiegoś tego punktu, który nam narzucały same siły niemieckie. To znaczy nasze działanie powinno być defensywne, i dające po prostu, czy ograniczające niektóre niemieckie działania. Poza to nie powinny się były wysuwać. On wyliczał wielokrotnie, ile myśmy stracili na tym wysadzaniu pociągów, które szły na wschód. Na małych, lokalnych powstaniach, jak chociażby powstanie wileńskie, które skończyło się w ten sposób, że powstańców wileńskich wywieziono na Sybir. Jak powstanie warszawskie, które nas wykrwawiło, które nas kosztowało kilkadziesiąt tysięcy ludzi, wśród tego kwiat inteligencji polskiej. On mówił, że to było niepotrzebne. To umożliwiło Sowietom łatwiejsze zniewolenie naszego kraju. Józef miał to nastawienie, no takie właśnie, jak panu mówiłam, że on ciągle jednak miał w sobie zrozumienie dla tych wszystkich mniejszości narodowych, zrozumienie dla Litwinów i przede wszystkim świadomość grozy, która działa ze wschodu. I wydaje mi się, że tym przerastał nie tylko społeczność taką sobie zwykłą, wileńską, ale również przerastał polityków. I to nie tylko w Wilnie, ale i na Zachodzie. Ja mam tutaj zupełnie w tej chwili takie inne stanowisko. Może pan to opuszczać, może nie, to już jest pana sprawa, ale ja jak jeżdżę teraz, a bardzo dużo jeżdżę w tamte strony i jak myślę, że pod nieomalże każdą brzozą, pod każdym świerkiem leży jakiś młody partyzant polski, to sobie bardzo źle myślę o politykach, którzy siedzieli i decydowali o losach Armii Krajowej w Londynie. Bardzo sobie źle myślę, bo była to jednak jakoś taka hura, patriotyzm nieprzemyślany do końca, mimo
mimo że brzmiały odgłosy tego, co bolszewicy z nami zrobią, prawda? I myśmy nie, powinni byli być świadomi, że alianci jednak, to nie jest taka szczera sprawa. I wydaje mi się, że ten ogromny kapitał bólu i rozczarowania, który tkwi w dawnych Akowcach, tutaj w jakiś sposób się przeciwko Mackiewiczowi zwraca. On był tym, jak Kassandra w Troi, prawda? Który nawoływał do rozsądku. A to wtedy nie było popularne. Pamiętam, kiedy spacerowaliśmy po jednym z parków tutaj monachijskich, w formie niekategorycznej, w formie pytania rzucił tak: Panie Włodzimierzu, czy zastanawiał się Pan nad tym, jak po każdym powstaniu stan posiadania Polski cofał się od wschodu? Jak po każdym powstaniu przez konfiskaty ziemi, przez uchłopianie szlachty szaraczkowej, chodaczkowej, zapisywania ich przez carat do stanu chłopskiego. Jak ten stan posiadania Polski się cofał. Na każdym powstaniu właściwie traciliśmy. Kiedy ja na początku tych dyskusji, przypominam sobie, próbowałem argumentować, no tak, ale być może w ten czas naród polski, gdyby się naród polski nie opierał, to być może poczucie narodowe by zginęło. Argumentem jego, ja upraszczam w tej chwili, zacieśniam to jak gdyby do pigułki, argumentem Mackiewicza były Czechy. Mówił, no dobrze, ale przecież Czechy, które straciły szlachtę, zostały chłopskim narodem, nie opierały się przez te wieki i też zostały jako naród. Nie zniknęły z powierzchni ziemi. Takich poglądów się nie głosiło. Dzisiaj się głosi z trudem. Wówczas się nie głosiło. To była obraza tych ludzi, którzy się w Polsce wykrwawiali. Powiedzieć im, że wykrwawiali się niesłusznie, że może niepotrzebne to wszystko było. Nie podobał się polskiej emigracji w Londynie, kiedy krytykował Piłsudskiego i to za co? Nie za zamach majowy, nie za jakiś tam powściągliwy stosunek do demokracji, natomiast za to, że poparł, jak twierdził Mackiewicz, Lenina, że powinien był stawiać na białych generałów carskich, ale był tak zafascynowany walką z caratem, że nie mógł się wyprowadzić z własnej biografii i dlatego Mackiewicz uważał ku przerażeniu Piłsudczyków w kraju i w Londynie, iż Piłsudski popełnił największy błąd swojego życia, stawiając na Lenina, a nie na Denikina. Jeśli idzie o wierzącą, a to jest przeważająca grupa wierzących katolików na emigracji, naraził się krytyką Watykanu, gdyż twierdził, iż Watykan reprezentuje Ostpolitik według hasła Ora et Collabora. Zresztą powiem na usprawiedliwienie Mackiewicza, iż podobne poglądy głosiła w Watykanie grupa Ottavianiego, która miała za złe na przykład kardynałowi Wyszyńskiemu, że zbyt szybko porozumiał się w październiku 1956 roku z Kliszką, to znaczy z reprezentantem władz partyjnych. Ale oczywiście w warunkach polskich w ogóle, a emigracyjnych w szczególności, każde słowo krytyki pod adresem Watykanu uważane było za czyn bluźnierczy. Narażał się także
Związkowi Ziem Zachodnich, kiedy napisał i powiedział publicznie, że Polacy nie powinni mieć do rzeki Odry i do rzeki Nysy takiego stosunku jak Azjaci do świętych rzek Ganges czy Brahmaputra. Więc takie ironiczne uwagi nie natrafiały na podatny grunt. Z racji mojej przyjaźni spotkała mnie od moich przełożonych w Radiu Wolnej Europy surowa nagana. Ja to, ponieważ traktę naganę surową traktuję jako specjalne odznaczenie, to sobie nawet oprawiłem w ramkę. Wyraźnie tu napisane Severe Reprimand 13 października 1970. W wrześniowym numerze 27 września Wiadomości nazwisko pańskie ukazało się jako jednego z sygnatorów, który podpisał listu, którym chwali pan Józefa Mackiewicza i radzi i doradza innym, ażeby dołączyli do koła przyjaciół twórczości Józefa Mackiewicza. Otóż Józef Mackiewicz, jak w dalszym ciągu z tego listu wynika, znany był jako wróg Radia Wolnej Europy. Faktycznie on napisał taką broszurkę, która mu niespecjalnie nie wyszła. Ja pamiętam, jak dzwonił do mnie i mówi, ja go stuknę. Go, to znaczy Nowaka, dyrektora rozgłośni. Ja przeczytałem tę broszurkę, pojechałem do niego i mówię, panie Józefie, pan go nie stuknął. A wie pan, że nie stuknąłem. Ośmielę się zaryzykować bardzo nieładną formułkę, że pan Józef właściwie odznaczał się antycharyzmatem. Co tu wiele mówić, był uparciuch i był ponurak, ale wszystko, co z niego zapadało, kiełkowało i potem wydawało bogaty plon na kartkach papieru. Ostatecznie po pisarzu zostają nie tylko anegdoty, ale przede wszystkim słowo drukowane. A ma spory dorobek, różnorodny i wszedł w moim mniemaniu na stałe do historii literatury polskiej. Lubił dzieci, lubił kwiaty, odróżniał ładne kobiety od bardziej ładnych kobiet, więc był jako sensualista uczulony na urodę życia, ale zawsze w miarę, zawsze w miarę, zawsze powściągliwy. Jak myśmy urządzali takie agapy w Londynie, w Ognisku Polskim na Exhibition Road, tam gdzie ostatni Mohikanie zimnej wojny radowali się na myśl, że któregoś dnia Polska odzyska niepodległość, ale nie bardzo w to wierzyli, a dzisiaj słowo ciałem się stało. Otóż w czasie tych różnych wieczornic, tych spotkań i biesiad, on siedział troszkę nachmurzony, dlatego że nie wyznawał tej teorii, co mój przyjaciel Czesław Staszewicz, który po zachodzie słońca otwierał butelczynę, gdy stwierdził, że wódka jest to ojczyzna w płynnej postaci i chroni nas przed wynarodowieniem pod obcym niebem i na przybranej ziemi. Otóż takim Józef Mackiewicz z pewnością nie był. Bardzo słusznie Bolecki go nazwał ptasznikiem z Wilna, bo oni oboje byli entuzjastami ptaków, w ogóle zwierząt. Ja na przykład po ich śmierci odziedziczyłem tutaj potężne 4 tomy na tych rozmaitych, prawda, monografii o życiu zwierząt, ptaków i tak dalej. Ale pamiętam taką scenę, no nie jeden raz, to był zresztą, było lato, prawda? Mackiewicz siedzi przy biurku, po lewej ręce jest okno otwarte, a na biurku jest miseczka z podrobionymi orzeszkami. I co chwila wlatuje sikorka, porywa ten, zupełnie nie zwracając uwagi na to, że on tutaj przy tym biurku siedzi, porywa ziarenko i z powrotem do ogrodu.
pytają mnie czasem znajomi, jak pan Józef znosił ciosy losu, te ciosy, które go spotykały przez dziesiątki lat. Przypomina się werset poezji romantycznej o dumnych nieszczęściem. Więc on z tego swojej, tej przymusowej, psychomoralnej kondycji zrobił coś w rodzaju świeckiej religii. Nie podobał się bynajmniej w jakiś minoderyjny sposób w roli ofiary, ale widać było, że przeżywa każdego dnia i był taki trochę lękliwy w spotkaniu z rodakami. Jak się spotykaliśmy, byli Litwini, byli biali Rosjanie, znaczy nie biali, tylko dysydenci, no to wtedy był w świetnej formie i jako narrator, i jako gawędziarz nawet. Natomiast jak tylko podchodzili Polacy, to zmieniał tonację i takim bojaźliwym wzrokiem toczył dookoła siebie, czy go nie spotka jakaś przykrość, czy jakaś insynuacja wręcz. Być może, że ta sprawa Mackiewicza wpłynęła, jak na początku już zauważyłem, na wzrost, na przyrost, na spotęgowanie energii twórczej. Bo człowiek uginający się pod takim ciężarem wydobywa z siebie więcej siły duchowej, siły odporu i ten odpór przełożył na język sztuki. Mnie się wydaje, że ja jeszcze zdołałem go uchwycić, to znaczy jego osobowość w tej fazie, o której pan wspomina, mianowicie tego kresowego szlachcica, pasjonata, który z szablą nieomal rzuca się na przeciwnika i chętnie go pokawałkuje. Tego właśnie pełnego energii zapaleńca, więc w tej fazie go zdołałem uchwycić i widziałem, jak to w nim gaśnie. Więc ostatnie 2 lata przed śmiercią było bardzo kiepsko. On już, to są, ja nie wiem, może jednak powiem tę historię, jaką miał. Cierpiał na bezsenność względnie. Budził się często w nocy, bo mu się śniło to, co on przeżył w czasie w 1920 roku. Mianowicie jest alarm, on był w kawalerii. I bolszewicy już są blisko tej kwatery. I on bierze konia, próbuje skoczyć na tego konia i tam jest jakiś przekop, czy wykop, nie, przekop, coś w rodzaju, zdaje się, toru kolejowego i on ma z tym koniem przeskoczyć przez ten tor kolejowy i on już ma nogę w strzemieniu, odbija się od ziemi, koń oczywiście pędzie i szabla mu wchodzi między niego i siodło. I to ona przeżywa okropny strach, bo tu już siedzą mu na karku bolszewicy. Ale w końcu jakoś ten koń tak jakoś podskoczył, że jemu się udało wsiąść należycie na tego konia. Ale to doświadczenie, ten szalony strach prześladował go prawie przez całe życie. Kiedy Mackiewicz umarł, prochy jego przewiezione zostały do Londynu i w zasadzie pogrzeb odbył się tam, w kościele świętego Andrzeja Boboli. Msza i pogrzeb. Pojechała nas bardzo duża grupa z Paryża, ta, która wcześniej
była w Monachium i się z nim widziała, nasi przyjaciele. Wszyscy czuli się, że ten pogrzeb jest trochę niechciany, że ta cała uroczystość najlepiej by było, aby w ogóle nie miała miejsca i dawano nam to odczuć w trakcie tej uroczystości i przerywano kilkakrotnie mówiącemu o zmarłym Tymonowi Terleckiemu, który piękny tekst, publikowany później, przygotował na tę okoliczność i nie pozwolono mu skończyć tego tekstu, ponieważ okazało się, że zaplanowany jest ślub w tym samym kościele i najprościej mówiąc, w pewnym momencie po prostu wyrzucono nas w trakcie uroczystości i staliśmy trochę zagubieni na chodniku przed kościołem. Jeden z nas trzymał urnę z prochami Józefa Mackiewicza pod pachą. I wszystko to razem wyglądało bardziej jak z Kawki czy Mrożka. Zupełnie nie jak z czasów Mackiewicza, które on opisywał, w których żył. Jak wiadomo, Józef Mackiewicz zażyczył sobie, aby kiedyś w przyszłości jego prochy znalazły się na cmentarzu na Rossie w Wilnie. Ale wtedy, kiedy Litwa będzie wolna, będzie niepodległa. Czy jest dzisiaj? Właśnie tutaj na tym polega problem, prawda? Stosując fundamentalistyczny punkt widzenia i oceniania świata Józefa Mackiewicza, ja nie potrafię sobie odpowiedzieć dzisiaj na pytanie, czy Józef Mackiewicz uznałby dzisiaj Polskę za kraj wolny, czy uznałby Litwę za kraj wolny. Bohaterem naszego cyklu Dzieje Polaków jest dziś Józef Mackiewicz, o którym rozmawiamy z profesorem Włodzimierzem Boleckim i profesorem Andrzejem Nowakiem. Proszę Państwa, panowie, teraz trochę historii. Mackiewicz związany jest z Wilnem, kojarzony z Wilnem. Do 1944 roku miasto to było polskie, sowieckie, litewskie, sowieckie, niemieckie i znowu sowieckie. I w tych warunkach do 1944 roku działał Józef Mackiewicz. Jakie to były warunki? No to był czas chyba bardzo dramatycznych wyborów dla tych, którzy przeżyli. Wyborów także jeśli idzie o opowiedzenie się za każdorazowo nową władzą lub przeciwko niej. Wyborów, w których trzeba było określić, kto jest głównym wrogiem, kto jest największym zagrożeniem. Mackiewicz nie miał wątpliwości. Największym zagrożeniem jest komunizm. I to powodowało, że dla niego Litwa nie była złem absolutnym, jakim była dla wielu Polaków, którzy dostali się pod panowanie litewskie i byli źle traktowani. To znaczy traktowanie jako obywatele drugiej kategorii. Dla Mackiewicza to widmo wielkiego brata, który stoi, już był w Wilnie przez kilkanaście dni we wrześniu. Przez miesiąc. Tak, prawie przez miesiąc we wrześniu i początku października 1939 roku, oddając następnie na kilka miesięcy, także tylko jak się okazało, Wilno Litwinom. To widmo przerażało go na tyle, że gotów był współpracować, szukać możliwości pozytywnej współpracy z każdym, kto to widmo odsunie. W jakichś granicach oczywiście. I te dramatyczne wybory odsuwały go od dużej części Polski podziemnej, tak można powiedzieć. No tutaj momentem najbardziej dramatycznym stało się już po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej świadectwo, jakie złożył Mackiewicz w sprawie Katynia, a wcześniej zarzucany mu bardzo
okres współpracy z Gońcem codziennym, ale no tutaj nie chcę wypowiadać się przy profesorze Boleckim o tej ważnej na pewno dla sprawy Mackiewicza. Tym, że zarzuty o kolaborację pojawiły się już wcześniej, wówczas kiedy Sowieci zajęli Wilno, a Mackiewicz znalazł się w Kownie. Wówczas również pisał w litewskiej prasie pod litewskim nazwiskiem, które brzmi pod swoim nazwiskiem, to znaczy pod swoim, tylko fonetycznie ono zupełnie inaczej brzmiało i tak było drukowane. Wówczas nie wszystkim Polakom się to podobało. No bo spójrzmy na to tak w sposób taki najbardziej uproszczony. Od złamania przez Polskę tak zwanej umowy suwalskiej trwa konflikt Polski o Litwę. Litwę, która się dzieli na Litwę środkową z Wilnem i Litwę, którą tworzy Republika Litewska ze stolicą w Kownie. Ten konflikt istnieje, ma charakter historyczny, przekłada się na wydarzenia bieżące. Rozpoczyna się II wojna światowa i mamy oto taką sytuację, że po miesiącu okupacji sowieckiej Wilna, w październiku 1939 roku do Wilna wkraczają Litwini. W związku z tym pojawia się konflikt polsko-litewski, rozpala się do niezwykłego, zupełnie niezwykłej temperatury. Proszę, że panu słowo, ale jednak no to trzeba pamiętać, Litwini z nadania Sowietów. Sowieci tak im dali to miasto. Bo Sowieci wycofują się po miesiącu okupacji z Wilna, wchodzą Litwini, w związku z tym Polacy mają już wrogów tak w Litwinach i bolszewikach. Za chwilę wejdą znów Sowieci. Wówczas pojawia się konflikt pomiędzy tymi Polakami, jak Józef Mackiewicz, którzy uważali, że lepsze jest Wilno pod okupacją litewską niż komunistyczną, bolszewicką. Potem do Wilna wkraczają Niemcy i rozpoczyna się kolejny konflikt, bo jest kolejny partner tego konfliktu, że Mackiewicz uważa, że zresztą nie tylko, właśnie cała ludność Kresów Wschodnich uważa wejście Niemców na tamte tereny jako wyzwolenie od okupacji bolszewickiej. To jest centralna sprawa, która różni świadomość historyczną Europy Wschodniej od Europy Zachodniej. Europa Wschodnia miała dwie okupacje, najpierw sowiecką, potem niemiecką i znowu sowiecką. Europa Zachodnia i centralna znała tylko jedną okupację, czyli okupację niemiecką, nie wyobrażając sobie, na czym polegała okupacja sowiecka. Polska centralna miała dwie okupacje, ale w odwrotnej kolejności niż na wschodzie. Zatem najpierw okupacja niemiecka, a dopiero później, od 1944 roku, okupacja sowiecka. I teraz Mackiewicz jest wyrazicielem tych wszystkich komplikacji historycznych, ogromnego obszaru, jakim jest Europa Wschodnia. I ten ogromny obszar to jest obszar konfliktów, to jest nie tylko personalnych, ale przede wszystkim narodowych, ideowych, politycznych, światopoglądowych. Historycznych, tak. Historycznych. I sprawa Józefa Mackiewicza jest jednym ze świadectw tego konfliktu, w którym stronami są Polacy, Rosjanie, Niemcy, Litwini, a także inne narodowości w tle. Tak, a tymczasem wydaje mi się, że jednak Mackiewicz chciał być przede wszystkim świadkiem. Świadkiem zbrodni, jakie są dokonywane na tym obszarze w skali nigdy nie spotykanej na nim, na tym właśnie obszarze. I rzeczywiście odnotował dwie takie zbrodnie. Najpierw zbrodnię katyńską, a zaraz potem zbrodnię na jeszcze jednej grupie narodowościowej, ważnej dla tego regionu, to jest na Żydach. Masowy mord w Ponarach pod Wilnem. Bardzo zachęcam, jeżeli mogę to uczynić teraz, do przeczytania jednego krótkiego tekstu Mackiewicza. Przynajmniej, jeśli ktoś nie czytał żadnego tekstu Mackiewicza, to Ponary Baza, kilkustronicowa relacja z tego, co stało się z Żydami z Wilna. Tak, to jeden z najbardziej wstrząsających tekstów w literaturze polskiej, jaki znam w ogóle, w całej literaturze może. Jest takie zdanie Czesława Miłosza o twórczości Józefa Mackiewicza. Miłosz przyjaźnił się i bardzo wysoko cenił Mackiewicza. Powiedział, że dopóki będzie istnieć literatura polska,
to dopóty te dwa teksty Józefa Mackiewicza. Pierwszy o eksterminacji Żydów pod Wileńskich Ponerach i drugi o odkrywaniu grobów katyńskich pozostaną w tej literaturze na zawsze. Te dwa teksty to są Ponary Baza oraz Dymy nad Katyniem. A jednocześnie tylko jeszcze to chcę dodać, że Mackiewicz nie jest świadkiem sprawy narodowej, ani w jednej, ani w drugiej sprawie. Jest świadkiem sprawy ludzkiej. Tak bym to określił, ponieważ opisuje jednocześnie, jak Żydzi witali z entuzjazmem czołgi sowieckie we wrześniu 1939 roku. Opisuje to jako przejaw ludzkiego, a raczej narodowego błędu. I opisuje tak samo sprawę Katynia, nie w kategorii zbrodni narodowej, ale zbrodni dokonanej przez komunistów na ludziach, takiej, jaką komuniści dokonywali także w wielu innych przypadkach. Ta była wyjątkowa w swoim stężeniu, ale nie jest w obu tych sprawach świadkiem, powiedziałbym, strony żydowskiej czy strony polskiej. Jest świadkiem strony ludzkiej i jej zezwierzęcenia także. Historii, tak. Właśnie to, co jest cechą Józefa Mackiewicza, to, że on pokazywał historię w jej komplikacji i bogactwie tej komplikacji. I to narażało go na konflikty właśnie z grupami narodowymi. Z grupami narodowymi, ale jeszcze bardziej narażało go na konflikty ze wszystkimi kręgami opiniotwórczymi, czy ideologicznymi, czy politycznymi, które przedstawiały jakąś wizję historii z jasnym podziałem racji. Mackiewicz, nie przypadkiem mówiłem, że był przyrodnikiem, obserwował świat trochę jak przyrodnik. To znaczy dla niego każda roślinka, każde istnienie, każde zwierzątko jest częścią przyrody. Tak samo w świecie ludzkim wszystkie dążenia ludzkie, wszystkie aspiracje, wszystkie konflikty tworzą całość. Natomiast opisy historyczne w wersji publicystycznej oczywiście i przez to doznał eliminowały to. Śmiertelnego zagrożenia. Zdążam do następnej kwestii, oskarżenia o kolaborację. Pracował w Gońcu Codziennym i w związku z tym Polacy uważali, że kolaboruje z Niemcami. To jest sprawa, pisał? Która została co takiego rozdmuchana pisał? I w ogóle ta sprawa o kolaborację w gruncie rzeczy służyła przez dziesięciolecia po to, żeby zdeprecjonować i uzasadnić zakaz istnienia Józefa Mackiewicza w świadomości politycznej. Bo powiedzmy od razu, istniała owszem kolaboracja w czasie II wojny światowej środowiska pisarzy, ale to była kolaboracja z okupantem sowieckim. To była kolaboracja masowa, w której wzięli udział ludzie o najwybitniejszych nazwiskach przedwojennych, a także młodzi ludzie. Natomiast w środowiskach artystycznych czy literackich, przede wszystkim literackich, jeśli chodzi o współpracę z Niemcami, faktycznie takiej kolaboracji nie było. No, wymienia się kilka nazwisk, ale to jest skala nieporównywalna. Mackiewicza dopisano do tej listy w odwecie. To był rodzaj zemsty. Źródłem oczywiście była faktyczna współpraca Józefa Mackiewicza z niemieckim pismem wydawanym po polsku w Wilnie w roku 1941, ale trzeba podkreślić, Mackiewicz współpracował z tym pismem tylko przez 4 miesiące i opublikował tam teksty opisujące sowiecką okupację Litwy. Czyli krótko mówiąc, jaka była strategia Józefa Mackiewicza, zresztą przez całe życie. Otóż on uważał, że należy pokazać światu to, co się stało podczas okupacji sowieckiej w Europie Wschodniej. A ponieważ w tym 1941 roku, kiedy Sowieci wyszli z Wilna, jedynym miejscem, w którym można było na dużą skalę poinformować o zbrodniach NKWD, było pismo wydawane przez Niemców. Notabene, nikt się wtedy nie spodziewał, że Niemcy rozpoczną wojnę ekstermistyczną. Znaczy, eksterminacyjną. Eksterminacyjną, przepraszam bardzo. Czyli krótko mówiąc, ludność Kresów Wschodnich witała wkraczające oddziały niemieckie, pamiętając o oddziałach niemieckich, które po I wojnie światowej tam stacjonowały i dzięki którym tam nie weszli bolszewicy. Bo dzięki wojskom niemieckim, poproszonym zresztą przez aliantów, bolszewicy nie zajęli państw bałtyckich. Otóż 20 lat później, przez kilka miesięcy, wszyscy tak myśleli, że przyszły te same wojska niemieckie, które odrzucą bolszewików niewpuszczonych 20 lat wcześniej. Józef Mackiewicz przez kilka miesięcy miał to samo złudzenie.
tym tłumaczę sobie decyzję o publikacji kilku dosłownie, w sumie pewnie pięciu tekstów w Gońcu Codziennym. Jak powiedziałem, pismo wydawane przez Niemców, przez Propaganda Abteilung w Wilnie, po polsku. Ale czym różnią się te teksty w porównaniu z tekstami drukowanymi w prasie sowieckiej? Wcześniej, bo w prasie sowieckiej... Albo w czerwonym sztandarze w Lwowie. Tak, w nowych widnokręgach. O tym mówimy, głównie w Lwowie. Czym one się różnią? Polscy pisarze, dziennikarze, uczeni podejmują kolaborację z okupantem sowieckim 18 września 1939 roku i ona trwa umownie do końca II wojny światowej. Natomiast Józef Mackiewicz pisze od połowy lipca do połowy początku października 1941 roku. I on jeden był przez kilkadziesiąt lat uważany za kolaboranta, a ci wszyscy pozostali nie. Tak, panowie, ale czy miał taki miejsce fakt wydania wyroku przez Armię Krajową na Józefa Mackiewicza? Można powiedzieć, że był wydany ten wyrok, jednak okoliczności wydania tego wyroku, a przede wszystkim odwołania tego wyroku, są bardzo niejasne. Trudno tu wskazać precyzyjnie nawet daty miesięczne. Natomiast wszystko wskazuje na jedno, że mieliśmy do czynienia z następującym mechanizmem. Była próba skazania Józefa Mackiewicza na śmierć. Najprawdopodobniej z takiej inspiracji sowieckiej, a decyzja o wykonaniu wyroku zapada w tym momencie, kiedy Józef Mackiewicz bądź wyjeżdża do Katynia zobaczyć odkrywanie grobów katyńskich, czyli dosłownie na kilka tygodni, czyli pomiędzy 13 kwietnia 1943 roku, kiedy Niemcy podają komunikat o odkryciu grobów katyńskich, a powiedzmy drugą połową maja, albo ta decyzja o wykonaniu wyroku na Józefie Mackiewiczu zapada po jego powrociu z Katyniu i po udzieleniu wywiadu pod tytułem Widziałem na własne oczy, wywiadu, którego Józef Mackiewicz udzielił, zresztą za zgodą podziemnych władz Armii Krajowej w Wilnie, temuż niemieckiemu polskojęzycznemu pismu Goniec Codzienny. Jednym słowem, w centrum kwestii oskarżeń Józefa Mackiewicza o kolaborację z Niemcami znajduje się to, że był to świadek po pierwsze eksterminacyjnych zbrodni sowieckich w czasie okupacji sowieckiej, pierwszej okupacji, czy drugiej okupacji sowieckiej Wileńszczyzny, a później tego, że był to świadek zbrodni katyńskiej. Tak, i pamiętajmy, że jednak podziemie polskie było w dużym stopniu infiltrowane przez agentów sowieckich. Po prostu, trzeba to wprost powiedzieć i przypomnieć. Oraz przez ludzi, którzy nie będąc agentami, wierzyli święcie w to, że ze wschodu przyjdzie wyzwolenie. Tak. Wspomnijmy w takim razie o losach Józefa Mackiewicza po wojnie. No, Józef Mackiewicz musiał uciekać przed niechybną śmiercią, jaka czekała go z rąk sowieckich. Najpierw do Warszawy, potem do Krakowa, a potem do drugiego korpusu, do Włoch, tam gdzie mógł znaleźć środowisko ludzi, którzy znali to samo doświadczenie sowieckiego piekła, którzy przeszli przez obozy sowieckie, głębsze doświadczenie nawet niż, czy bardziej tragiczne niż to, które obserwował Józef Mackiewicz, i wyprowadzeni zostali z Rosji sowieckiej przez generała Andersa. To pozwoliło mu odnaleźć stopniowo swoje miejsce na emigracji, na jej marginesie, ale ocalał, żeby dawać świadectwo, i dawał je może nie jako dokumentalista, dosłownie traktując to słowo, to pojęcie, ale jako wielki pisarz, bo jednak mówimy dość długo już o Mackiewiczu, nie zdążyliśmy jeszcze powiedzieć o tym, co chyba jednak najważniejsze, to znaczy o jego wyjątkowym zupełnie dorobku pisarskim, o cyklu jego powieści dokumentujących, właśnie literacko dokumentujących, zarówno doświadczenie II wojny na Kresach, na Wschodzie. Na czym polegał konflikt Józefa Mackiewicza z emigracją, tą naszą powojenną? Z częścią emigracji. Częścią. Z częścią, tak. Z częścią. To był konflikt o podłożu
najpierw politycznym i następnie światopoglądowym. Ujmując rzecz najzwięźlej, mianowicie tak, Józef Mackiewicz uważał, że polskie państwo podziemne popełniło szereg błędów w sensie politycznym, a to następujące. Po pierwsze, nie zrozumiano, że podczas II wojny światowej w pewnym momencie po zwycięstwie pod Stalingradem wrogiem numer jeden dla całej Europy Wschodniej stał się Związek Sowiecki. Zatem, że propaganda państwa podziemnego była wyłącznie antyniemiecka i to w momencie, w którym było oczywiste, że losy III Rzeszy już są całkowicie przesądzone, a ta koncentracja na wrogu niemieckim równocześnie nie pozwoliła poinformować o zagrożeniu nadciągającą okupacją sowiecką. Józef Mackiewicz powiedział, napisał w ten sposób, że właściwie ta propaganda polskiego państwa podziemnego rozbroiła moralnie Polaków. Uczyniła ich właściwie bezbronnymi na wejście Sowietów do Polski. Choć wpadnę w słowo tylko, żeby zwrócić uwagę na jeden charakterystyczny moment w ocenie państwa podziemnego przez Mackiewicza. Podziwiał powstanie warszawskie i uważał jego wybuch za zbawienny dla Polski. W pewnym sensie tragiczny, ale zbawienny, bo pokazujący z jakimi intencjami, za wielką, straszliwą cenę, której Polska jego zdaniem i tak by nie uniknęła. Ale pokazujący w dramatyczny sposób, kto idzie ze wschodu do Polski. Józef Mackiewicz uważał, że Polska w czasie II wojny światowej, państwo polskie, straciło swoją podmiotowość. To znaczy interes Rzeczypospolitej został poświęcony dla, czy na rzecz polityki alianckiej. Jednym słowem, że polskie państwo podziemne i ludzie, którzy podejmowali decyzje w czasie II wojny światowej, podejmowali decyzje faktycznie w interesie aliantów, w interesie polityki alianckiej, a ten interes pomijał najważniejsze cele, dla których II Rzeczpospolita przystąpiła do wojny, a mianowicie to była kwestia granic, to była integralność terytorium polskiego i Mackiewicz po wojnie, znaczy tuż przed zakończeniem wojny i zaraz po wojnie stawiał te sprawy niesłychanie drastycznie, a mianowicie mówił tak, że nie jest prawdą, że Polska znalazła się w obozie zwycięzców, że Polska poniosła największą katastrofę, największą klęskę swojej historii. Druga wojna była klęską. I powiadał tak, że są ludzie, którzy są odpowiedzialni za tą klęskę. No oczywiście tego rodzaju sformułowania, tego rodzaju oskarżenia wywoływały niesłychanie ostry sprzeciw i niesłychanie ostre ataki na pisarza. Pan powiedział i udowodnił i wyjaśnił, to, co zwykli ludzie mówili, że Polskę sprzedano. Mackiewicz, myślę, odegrał ogromną rolę i zapłacił za to właśnie największą cenę, ponieważ musiał wykazać się tą odwagą, która może nie jest potrzebna na polu bitwy. Tą odwagą wykazał się w 19 i 20 roku, ale która jest jeszcze rzadsza wśród Polaków. Odwagą cywilną. Przeciwstawienia się poglądom dominującym w kręgach uznanych za właśnie uczciwe, z dobrych wychodzące przesłanek, ale po prostu błędnych, moralnie wadliwych, jak to ukazywał Mackiewicz, bo kapitulanckich wobec największego zła, największego zagrożenia idącego ze wschodu. Mackiewicz napisał w którymś ze swoich tekstów, zapadły mi te słowa w pamięć, strach jest najpodlejszym doradcą człowieka. Otóż Mackiewicz temu strachowi przed opinią, także opinią emigracyjną, dużej części emigracyjnej, oparł się i głosił swoje poglądy niepopularne, wszedł w ostry konflikt z cesarzem, można tak powiedzieć, środowiska polskiego w Monachium, w którym mieszkał, czyli z Janem Nowakiem Jeziorańskim, śmiało broniąc swoich racji. Dziękuję Państwu, dziękuję Panom za udział w naszym programie.